chyba największa. Proszę o zabieranie głosu. Proszę Panią Radną. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak jak już przeczytałam w protokole Komisji Budżetowej, podtrzymuję swój wniosek i bardzo proszę Wysoką Radę, aby pochyliła się nad tym problemem i abyśmy przesunęli te środki, które mamy, które gmina tutaj wyskrobała, że tak powiem, żeby dołożyć do budowy tych boisk, tego kortu w Łączanach, żeby przesunąć to na zabezpieczenie środków, na przesunięcie gwiazdy przy szkole oraz na projekt sali gimnastycznej. Uważam, że będzie to z większą korzyścią dla mieszkańców. Tak, przede wszystkim. W tym projekcie mamy ujęte tylko budowę kortu i ogrodzenie i ławeczki. Uważam, że jeśli zaczniemy, drodzy Państwo, robić coś w tym kierunku, aby poprawić dzieciom, które uczą się w szkole, bo dzieci do tej pory w okresie zimowym czy jesiennym ćwiczą na korytarzu, na holu szkolnym. Myślę, że jeśli idziemy w tym kierunku, aby ten rozwój gminy był zrównoważony, to przede wszystkim powinniśmy zacząć się koncentrować na tych problemach, które są najbardziej palące w naszej gminie. I tak jak na początku roku byłam przeciwko budowie fontanny na osiedlu, tak jestem teraz, choć to jest w mojej miejscowości, jestem przeciwko budowania tego kortu, ale bardzo proszę Was, żebyście się pochylili nad tym problemem, bo naprawdę sala gimnastyczna jest moim zdaniem nam najpotrzebniejsza. Proszę Pani Radny Zielony. Całym sercem popieram to, co powiedziałam przed chwilą Radna Jańska. Jeżeli chodzi o kwestię dzisiejszych doświadczeń, tylko z dziś, tego co się wydarzyło z boiskiem, kwestii lokalizacji tego boiska, tego kto będzie tego pilnował, kto będzie doglądał, kto będzie pilnował, żeby ta trawa nie rosła i tak dalej, to lokalizacja jest zupełnie nietrafiona. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kort tenisowy, proszę Państwa, sprawdźmy ile osób ma rakiety włączone po to, żeby grać. U nas na prowincji to parę? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, a propos tego kortu, ile osób może jednocześnie ukorzystać z tego obiektu za 250 tysięcy? Za 300 tysięcy. 250. 230, tak? Za 230 tysięcy ile osób? 4? To jest max. A ile miesięcy w roku? Jak będą ławeczki, to pozostałe 50 osób usiądzie. I będzie czekać na swoją kolej. Sala gimnastyczna. Pan mówi, wie o czym mówię, bo tutaj przed chwilą się chwali swoimi osiągnięciami, będąc dyrektorem szkoły, jest arcyważna, bo nie będą korzystać z niej tylko mieszkańcy Łączan. Tam również przychodzą dzieci z Suliszki, czy tak? Więc jeżeli chodzi... Więc proszę mi pozwolić skończyć. Więc jeżeli chodzi o kwestię ważności projektu, powołuje się cały czas na ten zrównoważony rozwój, o którym wspomniała Radna Winiarska. To jest absolutnie bardzo ważne. Jeżeli mamy szansę go wprowadzić choć na miasto, to na realizację tego projektu, zróbmy to. Więc Panie Wójcie, prośba do Pana, z racji tego, że ma Pan faktycznie ten budżet w swojej jurysdykcji, proszę o wprowadzenie stosownej autopoprawki. Proszę Pani Sofrysie. Bardzo się dzieje, bardzo się cieszę Panie Sołtysie, że przynajmniej w tej kwestii mamy spójne, wspólne stanowisko i myślę, że no nie, ani nie Pan, ani nie ja mamy taką władzę, taką możliwość, żeby tą uchwałę modyfikować, tylko Pan Wójt. Więc Panie Wójcie, składam na Pana ręce wniosek, aby Pan zmodyfikował na już autopoprawkę do uchwały budżetowej i w zamian wprowadził nowe zadanie na miejsce budowy tych kortów, przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sali oraz przesunięcie wjazdu przy szkole. Dziękujemy. Czy Pan się odniesie do tego punktu, czy jeszcze może Pan dodał? Proszę Panie Radny. Powiem tak, nie będę tutaj stopniował, który pomysł lepszy i tutaj inny. Który bardziej potrzebny. Który bardziej, znaczy, no. Który, tak, który potrzebny,
to by Marek sobie stopniuje, ale tutaj negował pomysłu budowy kortu. Powiem tak, jakaś to by była innowacja w gminie Wierzbica, bo nie mamy takiego kortu. To, że cztery osoby grają, może kiedyś grałoby więcej, tak, ale na pewno mniej osób i mniej potrzebne. Potrzebne jest akurat to boisko do kortu jak sala gimnastyczna, gdzie chodzą dzieci z Łączan, z Podgórek i z Suliszki. Sala na pewno potrzebna była z tego względu tak, do aktywności fizycznej, ale świetlica wygląda w ten sposób teraz, że dzieci każdy dzień, w każdej przerwie, można powiedzieć, mają innych, są przeganiani, tak to brzydko nazywając, z sali do sali, gdzie jest wolna sala. Budowa takiej świetlicy, takiej sali gimnastycznej na pewno by raz, że już jedna sala na WF odpada hall, pozwoliłoby dodatkowo jedną salę świetliczną wybudować i mi się wydaje, że to pomysł to jest no, super pomysł i gorzej będzie z jego zrealizowaniem, z finansowaniem w naszym stanie gminy, ale pomysł jak najbardziej popieram. Proszę jest pani radna. Chciałabym powiedzieć, że w takiej sali gimnastycznej mogą grać dzieci również w tenisa. To jest kwestia tylko zamontowania siatek. I wtedy mamy kort i to kryty. Także w którym można korzystać z którego również zimę, tak? Podejrzewam, że pani dyrektor nie będzie miała nic przeciwko, żeby na przykład w porozumieniu udostępnić na przykład w sobotę do południa otworzyć szkołę dla dzieci zainteresowanych na przykład. Tym bardziej, że będzie to nie tylko kort, nie tylko sala, nie tylko kort w tej sali, ale będą dzieci mogły grać w piłkę ręczną oraz w piłkę siatkową oraz w kosza. Także uważam, że to jest dużo. Wiem, że w tej chwili gminy na to nie stać, ale słuchajcie, drodzy Państwo, pojawiają się nowe projekty, ruszają nabory z dofinansowaniami do 80%. I myślę, że powinniśmy się za tym interesować. Wejdźmy w ten XXI wiek. Bardzo Was proszę. W imieniu nie tylko swoim, ale w imieniu rodziców, dzieci i nauczycieli. Dziękuję. Dziękuję. Ja już. Proszę jeszcze proszę. Myślę, że taką salę będą mogli wykorzystać po godzinach, tak jak naszą salę gminy. Skończy się, zanika szkoda się kończą i wyroby prywatne poszą bardzo dużo na tą salę. I grają cały rok. Tak, to jest prosta, super dla tego. Ja myślę, że problem został wywołany sztucznie, bo już jest taki temat kortów. Tu się będą bić ludzi, a tu się wszyscy zgodzą razem na salę. Dobrze, proszę jeszcze pan radny. Króciutko, panie wójcie, prosimy o dokonanie autokorekty. Dziękuję. Panie przewodniczący, proszę 30 minut przerwy. Ale jeszcze chwileczkę, bo proszę bardzo.